to problem pomijany i lekceważony. Niedożywienie dotyczy dużej grupy seniorów. Pani Eliza Szyszko, dietetyk. Witam Panią serdecznie. Witam. Co to jest niedożywienie? Według definicji jest to stan organizmu będący skutkiem przedłużonego niedoboru składników pokarmowych, węglowodanów, białek i tłuszczów, wynikające ze zmniejszonego przyjmowania pokarmów lub ze zwiększonego katabolizmu, czyli procesów rozkładu komórek ciała. Kogo dotyczy w takiej przeważającej części katabolizm? Czy właśnie osoby starsze? To zależy, ale niestety często proces szybkiego ubytku masy ciała związany jest z rozwojem choroby nowotworowej. Tutaj jest to pierwsze kryterium, dzięki któremu lekarze podejmują dalszą diagnostykę. Jeśli pacjent zgłosi, że w ciągu ostatniego miesiąca, dwóch, bardzo schudł, mimo niestosowania jakichś restrykcji przez niego celowych. Jeśli zauważymy u siebie spadek apetytu, właśnie szybsze chudnięcie, to zdecydowanie trzeba zgłosić się do lekarza. Drugą przyczyną mogą być trudności z gryzieniem lub przygotowywaniem posiłku przez osoby starsze, osamotnienie, depresja, też brak apetytu, albo że te osoby wiedzą, że na coś chorują, ale nie wiedzą, co mogą jeść, aby się nie czuć źle, przez to ograniczają to jedzenie, lub ich dieta jest bardzo monotonna, przez co dostarczają niewielką ilość składników odżywczych. Ale też mogą być to i dzieci, i osoby dorosłe, więc niedożywienie nie dotyczy tylko osób starszych, ale zdarza się zdecydowanie u nich najczęściej. Czy można być tęgim i niedożywionym? Według tej definicji, którą przedstawiłam, to raczej nie, bo składa się na to spadek masy ciała. Natomiast u osób otyłych często występują niedobory poszczególnych składników odżywczych, m.in. witaminy D3, witaminy B12 czy żelaza. Te osoby stosują dietę wysokoenergetyczną, natomiast o małej wartości odżywczej. Niedożywiony w tym znaczeniu nie, ale nieodżywiony, można tak powiedzieć. Jakie są skutki niedożywienia? Czy niedożywienie może być groźne dla człowieka? Oczywiście. Niedobory witamin, między innymi witaminy A, może powodować pogorszenie wzroku. Witamin z grupy B, jakiś paraliż, też zanik mięśni przy przedłużającym się niedoborze. Osłabienie kości i osteoporoza powodowane niedoborem witaminy D i wapnia. Szkorbut poprzez brak witaminy C w diecie, świeżych owoców i warzyw. Anemia spowodowana niedoborem żelaza. Natomiast co do niedożywienia podczas choroby nowotworowej, czy podczas w ogóle jednostki chorobowej, może ona prowadzić do gorszego gojenia się ran, zwolnionego tempa rekonwalescencji. Też prowadzi do odleżyn, szereg działań niepożądanych. Ogólnie tak można powiedzieć, że przedłużenie procesu leczenia i jego nieefektywność. Dlatego przed zakwalifikowaniem osoby na przykład do operacji musi ona być odpowiednio odżywiona i coraz bardziej jest to pilnowane w szpitalach. Natomiast w niektórych przypadkach, na przykład właśnie podczas choroby nowotworowej, ten katabolizm na tyle przewyższa anabolizm, czyli procesy odnowy, że może taka osoba umrzeć z właśnie niedożywienia, natomiast nie z samego procesu chorobowego. Więc jest to bardzo niebezpieczne. Co jeść, aby uniknąć niedożywienia? Zwykle jest tak, że osoba starsza złapie bułkę, popije wodą czy herbatą, potem się po prostu źle czuje. Są specjalne preparaty dostosowane do leczenia żywieniowego w postaci doustnych żywieniowych, które w małej objętości zawierają bardzo dużą ilość składników odżywczych. Najbardziej znane to nutri-drinki. Przez osoby starsze mogą być one jak najbardziej stosowane. Warto to też poinformować o tym lekarza i skonsultować się. Nie jestem pewna, czy są na ten moment na receptę. Wydaje mi się, że nie. Ale najważniejsze jest zaopiekowanie się taką osobą, więc warto po prostu pomyśleć o osobach starszych, które mamy w rodzinie, czy z którymi mamy kontakt. I co do produktów, kwestia też atrakcyjnego wyglądu tych produktów. Atrakcyjnego wyglądu posiłków. Tak. Osoba starsza z chęcią zje coś, co jest kolorowe,
dobrze pachnie? Zdecydowanie. I tutaj, mimo że są tak duże niedobory tych składników odżywczych, powinniśmy skupić się jednak na zdrowych produktach, a nie jakichś wysoko przetworzonych słodyczach. One też nie odżywią naszego organizmu. Warto zdecydowanie skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem. Pani Eliza Szyszko od kilku tygodni jest naszym ekspertem żywieniowym. Proszę opowiedzieć o sobie. Od września jestem wykładowcą akademickim na uczelni w Jarosławiu. Poza tym współpracuję z trenerem personalnym Arkadiuszem Szubą, który działa na rynku rzeszowskim. Polecam sprawdzenie w internecie. Tworzymy e-booki, przepisy, plany dietetyczne, więc zapraszam do współpracy. Można nas znaleźć na stronie zmianasylwetki.pl czy też na Facebooku Eliza Szyszko i Arkadiusz Szuba. Zapraszam do kontaktu. Pani Eliza Szyszko, dietetyk. Dziękuję bardzo. Dziękuję.